Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Chcemy kontynuować tą serię, ale myślę, że tutaj każdy świadomy jest wagi każdego kolejnego meczu. To nie ma takiej sytuacji, w której ktoś przyjedzie albo my pojedziemy gdzieś, gdzie przeciwnik się położy na murawie i będzie czekał, aż będziemy strzelać bramki. Tu trzeba każdy punkt wyrwać i myślę, że każdy z zawodników, każdy w sztabie, każdy dookoła klubu jest tego świadomy. Chcemy kontynuować konsekwencje w naszej grze i to, co zaczęliśmy na Podbeskidziu, dalej pielęgnować, tak jak tutaj było powiedziane. Mamy tą obronę jedną z czołowych i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby nadal to utrzymać. Myślę, że nie ma takiego gdzieś tematu, jakiejś tam serii. Po prostu co tydzień staramy się zrobić swoje i to kontynuować, a gdzieś ani tego nie wywyższamy, ani o tym jakoś mocno nie myślimy. Raz jeszcze Damian Pawłas, bramka! Chciał dośrodkowywać, a trafił do bramki. Kompletnie tutaj zaskoczył Bąkowskiego. Minęło 80 sekund gry w drugiej połowie. GKS prowadzi. To jest o tyle niebezpieczny rywal, że gra troszkę bezkompromisowo. Albo zwycięża, albo przegrywa i tutaj jest to takie ciężkie do rozpatrzenia, w jaki sposób będą się zachowywać, czy oni teraz już będą bardziej stonowani na boisku. Na początku byli bardzo odważni, otwarty futbol grali po tym awansie. Teraz widać, że w tych meczach są bardziej tacy wyrachowani, ale wiemy, że to jest bardzo ważny mecz dla kibiców zarówno jednej, jak i drugiej drużyny, więc ten mecz derbowy będzie się toczył na troszkę innych warunkach. Każdy na pewno będzie chciał przychylić szale na swoją korzyść i tyle. No, spodziewamy się ciężkiego meczu na trudnym terenie i szykujemy się na niego bardzo, bardzo mocno. GKS Katowice to obecnie najgorsza defensywa w całej lidze, z kolei GKS Tychy to czołowa obrona w całych rozgrywkach. Jak twoim zdaniem to spotkanie może wyglądać i czy te ostatnie mecze GKS są dla ciebie zaskoczeniem? No bo wiem, że na bieżąco pewnie obserwujesz to, co dzieje się przy Bukowej. Ostatnio GKS, tak jak mówisz, w obronie nie idzie, ale pewnie będą robić wszystko, żeby to zmienić. My natomiast gramy solidnie w obronie. Fajnie, jakby każdy mecz był na zero, to wtedy jest przynajmniej ten jeden punkt, a z przodu, jak to się mówi, zawsze coś wpada. I myślę, że tak też będzie w Katowicach. Zagramy dobrze z tyłu, a z przodu coś strzelimy. Myślę, że dla każdego, kto spędził dużo lat w swoim macierzystym klubie, jest to w pewnym sensie szczególne spotkanie, ale z drugiej strony też po prostu jadę tam zgarnąć 3 punkty i wygrać mecz tak jak w każdym innym. Tak jakoś się złożyło, że zawsze się mijaliśmy, albo ja byłem ligę niżej, albo później GKS-a spadła do drugiej ligi i gdzieś nie było mi dane jeszcze zagrać przeciwko GKS-ie. Będzie spotkanie szczególne nie tylko dlatego, że grasz przeciwko swojemu byłemu zespołowi, ale także przeciwko byłemu trenerowi, no bo trener Górak ważną rolę w twoim życiu piłkarskim odegrał, bo wprowadzał cię do seniorskiej piłki. Na pewno tak. Nie dość, że mnie wprowadzał, to jeszcze gdzieś tam, można powiedzieć, podał mi rękę, bo sprowadził mnie do drugoligowej Elany i mocno na mnie postawił i mnie odbudował, także będzie to na pewno fajny mecz, bo i moja drużyna i też trener. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.